Cześć dziewczyny, dzisiaj chciałam z Wami porozmawiać na temat włosów. Dzisiaj poruszymy temat włosów, a dokładnie, słuchajcie, temat wypadania włosów. Jakie są przyczyny wypadania włosów? Jak długo żyje włos? Kiedy możemy mówić o tym, że... To znaczy, możemy mówić, kiedy możemy się zacząć przejmować tym, że włosy nam wypadają, a kiedy jest to raczej taką normalną sytuacją. Więc zapraszam Was do oglądania tego filmu. Weźcie sobie ciepłą herbatkę, kawkę, czy tam co tam lubicie. Usiądźcie wygodnie i zaczynamy. No dobrze, może zaczniemy od tego, że włosy bardzo często mówi się, że są wizytówką kobiety, ale nie tylko. I zazwyczaj jest tak, że my kobiety bardzo zwracamy tą uwagę na włosy. Dostaję też ja osobiście dużo komplementów na temat, jak moje włosy wyglądają, a może raczej pod tym kierunku, jak one szybko rosną i jak są długie. Zobaczcie, moje włosy aktualnie sięgają mi tutaj już poniżej talii. Natomiast chciałam Wam nagrać właśnie ten filmik już dzisiaj, ponieważ w piątek jadę do fryzjera, do Mileny je podciąć. Myślę, że to będzie o taka długość, taka różnica, żeby te włosy odżyły i mogły już tak naprawdę zdrowo rosnąć. Słuchajcie, wypadanie włosów może mieć na dobrą sprawę bardzo wiele przyczyn, począwszy od zmian hormonalnych w naszym organizmie, kończąc już na dobrą sprawę na złym trybie życia, złej diecie. Pamiętajcie, że włosy na dobrą sprawę, dziewczyny, mają taką swoją fazę. Każdy włos, włosy przechodzą tak zwane trzy fazy cyklu. Na dobrą sprawę trzy fazy wzrostu, faza wzrostu, faza przejściowa i faza spoczynku. Każdy nasz włos rośnie z mieszka włosowego i tak na dobrą sprawę, kiedy przejdzie nasz włos każdą poszczególną fazę, najnormalniej w świecie wypada i z tego mieszka włosowego rośnie nam kolejny nowy włos. Normalną rzeczą jest, że w ciągu doby może wypaść nam, dziewczyny, na dobrą sprawę do 100 włosów. Może się to dla niektórych z Was wydawać, że to jest dużo, kiedy widzicie w wannie, bądź też jak właśnie na szczotce wyczesujecie sobie włosy, widzicie, że tych włosów jest dosyć sporo, więc pamiętajcie o tym, że taka normalna ilość wypadanych włosów, bo każdy włos, to nie jest tak, że każdy nasz włos w tym samym momencie przechodzi tą samą fazę wzrostu i tak dalej. No nie, niestety tak nie jest. Każdy włos ma, jest na dobrą sprawę, powiedziałabym, w takiej innej fazie, w innym czasie po prostu swojej żywotności, przez co może się Wam wydawać, że codziennie Wam te włosy wypadają. Natomiast jeżeli zauważycie na swojej szczotce, czy też właśnie myjąc włosy, że tych włosów wypada naprawdę znaczna ilość, że one to są takie, powiedziałabym, już kłęby włosów, bądź też na przykład, że jeżeli zobaczycie w którymś miejscu na skórze głowy, czy też nawet właśnie na zakolach jakieś bardziej przerzadzone miejsca, to to już jest oznaka, że potrzebujecie na dobrą sprawę gdzieś tam specjalisty. I pierwszą rzeczą, jaką ja bym Wam zalecała i zachęcała Was do zrobienia w takiej sytuacji, jest oczywiście udanie się do Waszego lekarza, bądź nawet do lekarza, słuchajcie, rodzinnego, aby skierował Was na badania typowe właśnie z krwi, pod kątem żelaza, witaminy z grup B12, cynk, selen i tak dalej, żeby sprawdzić właśnie poziom właśnie tych witamin w Waszym organizmie, ale tego typu, takie powiedziałabym, o na przykład właśnie łysienia miejscowe, takie większe miejsca, gdzie macie nasilone tak jakby wypadanie włosów. Tak na dobrą sprawę przyczyn takiego wzmożonego wypadania włosów jest na dobrą sprawę bardzo wiele, bo może być to też podłoże genetyczne, może być właśnie, tak jak mówiłam, niedobór bardzo ważnych składników w naszym organizmie. Mogą być to też na przykład choroby skóry. Może Wam się gdzieś w tym momencie w Waszym wieku, bądź też nasilić, jeżeli takie problemy chorobowe macie, typu właśnie łuszczyca, łojotokowe zapalenie skóry, grzybica. Tak samo również, dziewczyny, trądzik może być przyczyną właśnie tego, że te włosy Wam szybciej wypadają. Taką naprawdę bardzo popularną, powiedziałabym popularną, raczej bardziej częstą przyczyną wypadania, takiego wzmożonego wypadania naszych włosów jest również stres. Stres powoduje, że włosy nam bardzo szybko lecą i wielokrotnie słyszałam to już od swoich koleżanek,
że kiedy miały w swoim życiu taki etap, taki dosyć cięższy, no to zauważyły taki naprawdę wzmożony spadek, wypadanie po prostu włosów, że wręcz bym powiedziała takie mocne przerzadzenie. Także na temat, na to, że włosy nam wypadają, naprawdę może składać się bardzo wiele składników i czynników. Ja też wielokrotnie Wam powtarzam i cały czas powtarzam, że musicie obserwować swoje ciało, musicie obserwować swój organizm, czy też macie na przykład dobre kosmetyki pielęgnacyjne, czy nie używacie jakichś mocnych, drażniących kosmetyków do skóry głowy i też do włosów, to też jest bardzo ważne. Wypadanie, a kruszenie i łamanie to są dwie różne rzeczy, bo bardzo często jest tak, że na przykład jeżeli bardzo często stylizujecie swoje włosy przykładowo suszarką, prostownicą, lokówką i tak dalej, no to te włosy Wam po prostu lecą. Natomiast tu mogą bardziej się wypalać, kruszyć i łamać gdzieś właśnie od jakiejś takiej połowy bądź też same końce i Wam się może wydawać, że te włosy Wam lecą. Ja staram się jak najbardziej i jak najmniej używać właśnie produktu, takich rzeczy typowo, które stylizują moje włosy na gorąco, czyli prostownica, lokówka, suszarka. Raczej zostawiam je do takiego normalnego wyschnięcia i przez to moje włosy u nasady naprawdę bardzo dobrze wyglądają. Dobrą sprawę, mamy już tak załatwione, powiedziałabym brzydko, przyczynę wypadania włosów i jak teraz sobie z tym radzić? No to tak jak Wam mówiłam, na początku udajemy się do naszego lekarza rodzinnego, aby wykonać wszystkie takie typowe, podstawowe badania z krwi. Jeżeli wyniki są ok i jeżeli na przykład cały czas widzicie to wzmożone wypadanie włosów, to ja bym tutaj Was zachęcała do udania się do trychologa, czyli do specjalisty, który zajmuje się typowo skórą głowy, właśnie włosem i on myślę, że Was tutaj pokieruje i sprawdzi po prostu, w którym kierunku trzeba uderzać. Wykona Wam, podejrzewam, że badanie skóry głowy, aby zobaczyć, czy wszystko tam jest w porządku. Jeżeli mamy już to załatwione i na przykład widzicie, że tego trychologa nie potrzeba, ale te włosy Wam po prostu lecą, to myślę, że tutaj bardzo ważnym czynnikiem jest przede wszystkim, dziewczyny, tak jak powtarzam, zdrowa, zbilansowana dieta, która wpływa na dobrą sprawę na cały organizm, na włosy, na kondycję naszej skóry, naszych paznokci i ogólnie na samopoczucie. Także to jest taki pierwszy element, który musicie wziąć pod uwagę. Następnym krokiem jest oczywiście suplementacja. Nie jest to żadną tajemnicą, że ja systematycznie Wam o tym przypominam i cały czas powtarzam, że takimi moimi dwoma suplementami, które używam praktycznie cały czas od prawie 2 lat, to będą te dwa oto suplementy z marki Noble Health, aminokwasy na włosy plus keratyna, które mają tutaj naprawdę bardzo fajny składnik, bardzo fajny skład, jeżeli chodzi o składniki aktywne, bo mamy tutaj właśnie cynk, selen, biotynę, mamy kolagen, keratynę, witaminę C, która bardzo fajnie również wpływa na kondycję skóry i paznokci, a także suplement od Herker Panda, czyli kapsułki Bestii. I tutaj mamy, dziewczyny, opakowanie na prawie 2 miesiące i wystarczy nam tutaj jedna kapsułka aminokwasów. Biorę 2 kapsułki dziennie, codziennie rano na czczo i w ten oto sposób się suplementuję. Raz na 2-3 miesiące robię sobie taką, powiedziałabym, 2-tygodniową przerwę właśnie od tych suplementów, tych dokładnie 2, żeby po prostu za bardzo, ja to tak mówię, nie przyzwyczajać z organizmu. Ale ja zauważyłam, że takie robienie przerwy raz na 2-3 miesiące na okres takich około 2 tygodni naprawdę daje rewelacyjne efekty, bo wtedy tak jakby tak na chłopski rozum myśląc, organizm odpoczywa i później ponownie, kiedy wracam do tych suplementów, ja widzę to takie wzmożenie właśnie wzrostu włosów i lepszej tej kondycji. Także te dwa suplementy oczywiście macie na dole podlinkowane i dostaniecie je w sklepie Noble Health. Z moim kodem macie minus 20%, także to jest taki duet jak dla mnie idealny. No ale bardzo ważne jest, dziewczyny, również pielęgnacja naszej, przede wszystkim skóry głowy, nie tylko włosa, ale skóry głowy, bo na dobrą sprawę
wzrost włosa zaczyna się tutaj, na skórze. Dlatego też ja Wam serdecznie polecam masaże skóry głowy. Ja od jakiegoś czasu właśnie używam między innymi wcierek. Z tego czasu również używam, dziewczyny, wcierek do skóry głowy. Trochę się, że tak powiem, zawzięłam i systematycznie staram się to robić. Tutaj akurat mam wcierkę do włosów, która jest taką stosunkowo niedawno wypuszczoną nowością. Ona nie jest jakimś starym produktem, jeżeli chodzi o markę Herker Panda, czyli Bloom Bliss. I tutaj do tego używam właśnie tego masażera. Słuchajcie, dlaczego warto robić peelingi ogólnie skóry głowy? Dlatego, że oczyszczamy skórę głowy. Bardzo często bywa tak, że skóra, która nie jest domyta, powoduje zapychanie naszej skóry głowy, powoduje, że ten włos, ten mieszek włosowy robi się tak jakby zapchany, przez co też bardzo często, dziewczyny, powstaje łupież i ogólnie problemy skóry głowy, więc bardzo ważne jest to, abyście myjąc głowę, myjąc włosy, dokładnie masowały skórę głowy i dokładnie myły tą skórę głowy, przy czym też pamiętajcie, że dobrze należy produkty pielęgnacyjne spłukać, typu szampony i odżywki. Ja może Wam pokażę akurat, jak sobie tu właśnie z Wami stoję, jak ja używam tą wcierkę. Pryskam na skórę głowy i takimi bardziej kolistymi ruchami. Wiem, może to już ktoś mi może zwrócić uwagę, natomiast ja tak lubię sobie, nawet wiecie co, nie odrywam tego silikonu od skóry głowy, tylko takie koliste ruchy, przez co przede wszystkim pobudzam krążenie skóry głowy. Ta skóra robi się lepiej jakby ukrwiona i po prostu jak jest skóra lepiej ukrwiona, wiecie jak to działa na tej samej zasadzie, gdzie robicie sobie peelingi, masaże skóry twarzy, bańkę na uda, masaże, to działa tak samo dokładnie na skórę głowy, dlatego bardzo ważne jest, abyśmy o tą skórę dbały. No ja tutaj sobie używam akurat tej wcierki, natomiast bardzo fajne, zamówiłam sobie też ogólnie, dziewczyny, peeling trychologiczny. Jestem bardzo ciekawa, jak mi przyjdzie i czy zobaczę jakieś fajne efekty. Na rynku są również mnóstwo, na rynku jest również mnóstwo innych produktów takich typowo stymulujących jakby porost włosa, między innymi jakieś sera i tak dalej, które właśnie wcieramy w skórę głowy. Tutaj jeżeli chodzi o tą wcierkę, to tutaj jest zalecane stosowanie jej 2 razy dziennie. Ona jest na bazie alkoholu, więc ona dosyć szybko wysycha, nie powodując właśnie obciążenia i przetłuszczenia skóry głowy. Więc masaże jak najbardziej robimy. Jeżeli na przykład siedzicie sobie wieczorem w domu, oglądając jakiś film, to tak samo jak, dziewczyny, dbacie o skórę głowy, o skórę twarzy, to tak samo dbamy o skórę głowy. To jest bardzo ważne. A ja Wam powiem szczerze, że taki masaż wykonywany właśnie taką szczoteczką z takimi silikonowymi wypustkami po prostu rewelacyjnie działa. Ja mam wrażenie zawsze po takim masażu, że taka jestem jakby pobudzona. Naprawdę, taki naprawdę fajne uczucie. Człowiek nie jest taki przymulony. Ja też bardzo często lubię sobie ten masaż wykonywać z rana dla takiego właśnie pobudzenia. Także pamiętajcie, dziewczyny, że pielęgnacja jest bardzo również ważna i naprawdę przy takim, jeżeli skupicie się na tej pielęgnacji skóry głowy bardziej, już nawet nie włosa, to zauważycie, myślę, że naprawdę znaczną poprawę kondycji Waszych włosów. No i słuchajcie, na dobrą sprawę omówiłyśmy sobie kilka przyczyn, co może być powodem wypadania, takiego wzmożonego wypadania naszych włosów. Przedstawiłam Wam sposoby, jak temu zapobiec i na czym najbardziej się skupić, jeżeli faktycznie zauważycie takie naprawdę wzmożone wypadanie włosów. Ja ze swojej strony takie typowe, podstawowe, normalne rzeczy, które Wam jeszcze chciałam polecić, to starajcie się nie chodzić często w takich mocno związanych, ściśniętych włosach, ponieważ to również takie mocne naciąganie włosa, na przykład jak robicie sobie koka bądź też kucyka, również nadwyręża i osłabia właśnie cebulki włosa, przez co może powodować właśnie taki efekt, że te włosy będą Wam bardziej wypadały. Starajcie się dbać o te włosy, jeżeli widzicie faktycznie, że te włosy są przy końcach takie bardziej osłabione, zniszczone, to
Ja do tego musiałam dojrzeć, to podcinajcie te włosy, to już na pewno Wam podcięcie włosów nie sprawi, że te włosy nie będą Wam wypadać, natomiast one będą wizualnie i bardziej estetycznie wyglądały, czyli będą bardziej takie lśniące. No i dodatkowo podcinanie włosów, jak włos nie jest długi, to tylko krótszy, no to automatycznie mamy tą objętość, bo ten włos nie ciągnie do dołu naszej fryzury. Także powiem Wam szczerze, że z jednej strony myślę, że będę tęskniła za tą długością włosów, ale z drugiej strony bardzo zależy mi na tym, żeby moje włosy, o które ja teraz dbam i które cały czas zapuszczam, żeby w tym momencie wyglądały naprawdę świetnie. A ja widząc po odroście moich siwych włosów, ja widzę, że one szybko rosną i nawet jak je teraz sobie podetnę, to przy takiej systematycznej pielęgnacji i dbania o te włosy również od środka, ja jestem przekonana, że za kilka miesięcy znowu będę miała piękne, długie włosy. Także linki do tych produktów Wam oczywiście zostawiam na dole, czyli między innymi właśnie ta wcierka oraz suplementy. Powiem Wam, że to jest moje drugie opakowanie tej wcierki i przy takim systematycznym i regularnym stosowaniu właśnie tego typu produktów zauważyłam mnóstwo baby hair, małych włosków, które dopiero rosną. Także takie wcierki działają. Tylko bardzo ważne jest to, że jak producent pisze, że macie używać codziennie, dwa razy dziennie, to tak używajcie i te efekty naprawdę będą widoczne. Ja mam nadzieję, że troszeczkę Wam tutaj podpowiedziałam i zainspirowałam Was do tego, żebyście zadbały o swoje włosy również od środka. Podsumowując, zdrowa dieta, zbilansowana dieta, mniej stresu, zadbajmy o swój organizm od środka, zróbmy sobie kontrolnie raz na kilka miesięcy badania, które nam pokażą właśnie, czy w naszym organizmie czegoś nie brakuje. Jeżeli jest wszystko ok, tu możecie wdrożyć do swojej codziennej takiej rutyny właśnie suplementację, aby wzmocnić swój organizm również od środka. Ja się dzisiaj z Wami żegnam, życzę Wam pięknego dzionka, widzimy się w kolejnym filmie.